Dzień dobry Państwu, Elżbieta Jarszak. Naszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Szwałek, członek zespołu Raz, Dwa, Trzy, a zespół gości właśnie dziś, czyli 10 października w Miejskim Ośrodku Kultury. Jesteśmy tuż przed koncertem. Dokładnie. Panie Grzegorzu, to nie pierwszy raz w Piotrkowie. No tak, Piotrków to nie jest małe miasto, aż tak małe miasto. I super, że możemy się z taką częstotliwością pojawiać w Piotrkowie, w tego typu miejscowościach, bo to jest dla nas bardzo miłe, że ludzie przychodzą na nasze koncerty. Zespół Raz, Dwa, Trzy to zespół koncertujący. Cały czas macie koncerty. Ja przejrzałam waszego Facebooka. Prawie codziennie jest koncert. Jak dajecie radę? No rzeczywiście, gramy tych koncertów dużo. Mieliśmy taką przerwę, wakacje, rzeczywiście okres wakacyjny, wtedy kiedy gro artystów występujemy. My staramy się odpoczywać, ale jesień i wiosna to są takie okresy, kiedy my ruszamy w trasę, więc rzeczywiście od końca września do prawie końca grudnia mamy bardzo intensywny czas. Co jest fenomenem zespołu, że ludzie przez 34 lata cały czas przychodzą na koncerty zespołu Raz, Dwa, Trzy? To chyba najtrudniej artyście odpowiedzieć na ten temat, co jest fenomenem. Ja myślę, że coś tam zaiskrzyło te 34 lata temu między paroma osobami i udało nam się nagrać piosenki, które po prostu nie tracą na ważności. Te trzy interpretacje, dzisiaj gramy akurat piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, te interpretacje też spotkały się z dużą życzliwością publiczności, więc no, trudno mi odpowiedzieć jednoznacznie. No, to jest plot wielu okoliczności. W przypadku zespołów i muzyki, no to składa się naprawdę wiele rzeczy, ale to jest bardzo miłe. Czy teksty pisze do piosenek tylko Adam Nowak, czy na przykład siadacie razem, piszecie, czy teksty, korzystacie z teksty do naszych autorskich piosenek pisze przede wszystkim Adam Nowak. Na płytach solowych naszych autorskich było dosłownie parę przykładów piosenek napisanych przez innych autorów. No ale tak jak mówię, no dzisiaj gramy piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, więc mamy takie dwie płyty w swoim repertuarze, a dzisiaj akurat będziemy się z publicznością dzielili tymi piosenkami. Z tego co pamiętam, to chyba te płyty powstały po koncertach w sali kongresowej, tak? Tak to nie, było? Nie, to były płyty, to są płyty koncertowe nagrane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Płyta z piosenkami Agnieszki Osieckiej to było zaproszenie z radiowej Trójki na 5. rocznicę śmierci pani Agnieszki, a Wojciech Młynarski po kilku latach sam zaproponował nam zrobienie swoich piosenek. No i my po jakimś czasie do tego przystąpiliśmy już wtedy na zlecenie Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Grzegorz Szwałek jest w zespole od samego początku. Jak to było? Jak to w przypadku takich zespołów, nikt nas nie wymyślił, Adam po prostu miał kilka pomysłów na piosenki. My byliśmy jego kolegami ze studiów, z akademika i przez jakiś przypadek spotkaliśmy się po prostu na próbie, na piętrze. Najpierw na takiej próbie dwuosobowej, potem trzyosobowej. I w momencie, kiedy zauważyliśmy, że to ma sens, że to, co robimy, jakoś nam w sercu gra i nam samym się to podoba, to po prostu zrobiliśmy cały materiał, pojechaliśmy na Festiwal Piosenki Studenckiej bez żadnych oczekiwań. Ten festiwal wygraliśmy, zdobyliśmy tam wszystkie nagrody. No i to już jakby się potoczyło dalej. A co pan studiował? Wychowanie muzyczne. Wychowanie muzyczne wtedy na Wyższej Szkole Pedagogicznej. Teraz to jest uniwersytet. Wszyscy byliśmy na tej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Jest pan muzykiem, ale jednocześnie menadżerem zespołu. Czy to jest trudniej, czy łatwiej? Trzeba zespół trzymać w ryzach, prawda? Ja lubię tą pracę, lubię tą odpowiedzialność. Robię to od bardzo wielu lat, bo od 98 roku. I skoro mnie koledzy nie zmieniają, to chyba jest wszystko okej. Okay. Dogadujecie się w zespole, czy były jakieś trudne? Wie pani co, to jest wieloletnie, wieloosobowe małżeństwo, więc trudno, żebyśmy się dogadywali idealnie. To jest normalny układ, w którym są i scysje, i nerwy, i chęć rozstania, i sympatia, i to się wszystko miesza, ale myślę, że dowodem na to, jaka jest atmosfera, jest fakt, że przyjeżdżamy tutaj w praktycznie niezmienionym składzie od samego początku. 34 lata to szmat tak, czasu. Ponad 34 lata dokładnie, ponad 34 lata.
To bardzo dużo czasu. I jeżeli spędzacie ze sobą ten czas, śpiąc w hotelach, dzień po dniu, gdzie indziej, no to tak trochę trudno pogodzić z życiem rodzinnym, prawda? No nie jest łatwo, ale to też jest... My gramy weekendami, to oczywiście wymaga wielkiego poświęcenia ze strony rodzin przede wszystkim, bo nie ma nas weekendy. Ale w większości przypadków się to udaje pogodzić. To jesteśmy w tygodniu, mamy inny czas, mamy wakacje, więc nie chodzimy też do pracy w wakacje, tylko mamy ten czas dla rodzin. To wszystko się da jakoś tam pogodzić. Oczywiście jest to niestandardowa sytuacja, ale tak jest życie artystów. Ulubiona piosenka. Zespołu? Zespołu, raz, dwa, trzy. Ulubiona piosenka zespołu, raz, dwa, trzy. Wie pani co? Ja bardzo lubię płytę Trudno nie wierzyć w nic. Wydaje mi się, że tam jest kilka piosenek, które rzeczywiście są znaczące, ale tych takich piosenek, które oddziaływują na ludzi, jest więcej, więc szczerze mówiąc, sam nie słucham za bardzo zespołu raz, dwa, trzy, bo to znaczy słucham go grając. Ale którą pan lubi grać? No to myślę, że tak, że piosenki z płyty Trudno nie wierzyć w nic. A jak przyjeżdżacie na koncert, to jest z góry ustalone, że na przykład na bis gramy to czy tamto, czy jest taka możliwość, że publiczność czegoś zażyczy Wie sobie, pani, co zażąda? To zależy. Akurat ten program, z którym jesteśmy dzisiaj w Piotrkowie, to jest program koncepcyjny, gdzie ta ramówka jest ułożona, to jest cała myśl logiczna, opowiadamy o miłości piosenkami obu autorów i to jest jakby wymyślone od samego początku do końca. Tutaj nie ma miejsca na improwizację, jeżeli chodzi o kolejność utworów, ale jeżeli gramy swoje koncerty ze swoimi utworami, to absolutnie znani jesteśmy z tego, że nie mamy ramówek, to raczej dostosowujemy się do tego, co jest na widowni, do publiczności, do atmosfery z doborem piosenek. Adam tutaj po prostu lawiruje i szuka odpowiednich piosenek na dany moment. Bardzo się cieszę, że panowie jesteście po raz kolejny w Piotrkowie Trybunalskim, ale na zakończenie jedno pytanie. Czy udało się kiedykolwiek zwiedzić miasto na przykład? Wie pani co, zapewne tak. W ostatnim czasie pewnie nie, bo jesteśmy coraz starsi i coraz bardziej leniwi pewnie, ale no, przez te lata to nie było możliwości, żebyśmy gdzieś tam nie zaszli. Ja szczerze mówiąc nie znam dobrze Piotrkowa, ale to wszystko przez taką mnogość koncertów, taką mnogość pobytów w różnych miastach, już teraz się ogranicza do hotelu i do sali koncertowej, więc rzadko mamy czas na to, żeby pójść na miasto, zwiedzać miasto. Życzę, żeby znalazł się ten czas. Bardzo serdecznie zapraszam do Piotrkowa, to jest piękne miasto. My poznajemy miasto przez ludzi. Ludzie przychodzą na koncerty, oni dają nam energię, która jest w tym mieście i to są naprawdę miasta, w których ta energia jest inna niż w innych, więc wierzę, że dzisiaj tak będzie po prostu. Na pewno tak będzie. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja Grzegorz Szwałek, członek zespołu, klawiszowiec, ale jednocześnie menadżer zespołu Raz, Dwa, Trzy był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. Elżbieta Jarszak. Dziękuję.